Urodzica. Matko Boga i nasza ukochana Matko, Maryjo, stajemy w tym miejscu jako Kościół, cała wspólnota Kościoła w Polsce, a przede wszystkim wspólnota Kościoła łódzkiego. Przychodzimy do tego sanktuarium naszego narodu z wielu miejsc. A dziś w sposób szczególny z Bełchatowa, Grocholic, Kaszewic, Łasku, Ozorkowa, Zgierza, Widawy, Aleksandrowa Łódzkiego, Łodzi, Sulejowa, Pabianic oraz Koluszek. Jesteśmy tutaj jako pielgrzymi, bo przyprowadziła nas w tym roku szczególna idea hasła, które towarzyszy wszystkim pielgrzymom naszej archidiecezji – wspólna droga. Pod tym hasłem
Przeżywaliśmy rekolekcje w drodze z różnych miejsc naszej archidiecezji. W ten sposób chcemy pogłębić naszą synodalną refleksję dotyczącą Kościoła, naszych wspólnot, naszego życia, naszych relacji. Tą refleksję pogłębiamy jak co roku pod przewodnictwem naszych pasterzy, którzy tak naprawdę tu nas przyprowadzili przez wspólne wędrowanie, wspólną drogę w różnych pielgrzymkach z naszej archidiecezji. Tutaj po raz kolejny chcemy słyszeć słowa, które tak często wracają do nas. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tutaj przedstawiamy naszemu Ojcu przez Twoje, nasza Matko, orędownictwo, wszystkie intencje naszego pielgrzymowania, intencje naszej Ojczyzny. I prosimy Ciebie, byśmy w tej synodalnej drodze nie ustali, byśmy umieli dziękować za to dobro wspólnej drogi, które dokonuje się i w naszym Kościele łódzkim, i w całym Kościele, ale byśmy ciągle prosili o dary Ducha Świętego, które pozwolą nam tą wspólnotę budować, w tej wspólnocie się rozwijać, tą wspólnotą w tej wspólnocie trwać. Chcemy Tobie, dobra Matko, oddawać także tych wszystkich, którzy polecali się naszej modlitwie, którzy wpisali się w dzieło duchowego pielgrzymowania z terenu naszej archidiecezji. I prosimy Cię, byś w swojej miłości, w swojej troskliwości wobec każdego z nas ciągle przyprowadzała nas do Twojego Syna. Bóg zapłać księdzu Łukaszowi Tarnowskiemu, przewodnikowi łódzkiej pielgrzymki, za dzisiejsze rozważanie apelowe. Dzisiejszy dzień naznaczony jest obecnością wielu grup pielgrzymów, którzy przybywają na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. Wśród nich pielgrzymi z Kaszowic, Przedboża, Bełchatowa, Grocholic, z dekanatu kłobuckiego, z Łasku, Szczercowa, Buczku, Zelowa, Głowna, Ozorkowa, Zgierza, Widawy, Rusiecic, Milejówka, Pabianic, Koluszek, z Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Borówna, Sulejówka, Kowarczowa, Radoszyc, Wielunia, Sieradza, Działoszyna, Pajęczna i z Duńskiej Woli. Dziękujemy Ci, Matko, za każdego pielgrzyma, który dzisiaj staje u Twojego tronu. Dziękujemy, że możemy bezpiecznie do Ciebie pielgrzymować. Pragniemy naszą modlitwą otoczyć tych wszystkich pielgrzymów, którzy zmierzają na uroczystości Twoje tu, na Jasnej Górze. Modlimy się także za pielgrzymów z Mierzyna oraz Dobrówka. Dziś, Maryjo, nasza szczególna modlitwa biegnie ku Tobie za naród ukraiński. Dziś przypada 31. rocznica odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Wiemy, że dzisiejsza Ukraina jest naznaczona wielkim cierpieniem, bólem i krwią związanej z wojną, z nieludzką napaścią zbrodniarzy, którzy atakują niewinnych ludzi. Dziś na Jasnej Górze podejmujemy modlitwę. My, pielgrzymi, prosząc, abyś wyprosiła dla umęczonej Ukrainy dar pokoju. Wielu pielgrzymów z Ukrainy włącza się w pielgrzymki, które przychodzą tutaj do Ciebie. Jasna Góra każdego dnia modli się o ten pokój. Modlą się uchodźcy z Ukrainy, którzy tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej przy Twojej ikonie pragną wyprosić upragniony pokój, ale pragną także prosić o bezpieczeństwo dla siebie,
dla swoich najbliższych. Chcemy dzisiaj tutaj zebrani w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej włączyć się w tą modlitwę. Stąd też dziesiątek różańca. Powiemy pierwszą część po ukraińsku, drugą w naszym języku polskim. Potem odmówimy modlitwę również w języku ukraińskim o pokój, o zgodę i pojednanie tak bardzo potrzebne dzisiaj na Ukrainie. I po błogosławieństwie apelowym zaśpiewamy krótką pieśń proszącą za Ukrainę. Prosimy Maryjo, niech pokój nieustannie panuje w naszych sercach, abyśmy każdego dnia promieniowali miłością, życzliwością i dobrocią. Pokój na świecie rozpoczyna się zawsze w sercu każdego z nas. Chcemy dzisiaj prosić Ciebie, Matko, byśmy byli orędownikami pokoju, byśmy nieśli ten pokój wszędzie tam, gdzie jesteśmy, aby to ziarno, które chcemy zasiać, ziarno pokoju, zgody, wzajemnego szacunku, dotarło do wszystkich ludzi na całym świecie. Odmawiamy tajemnicę chwalebną różańca świętego, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w imieniu
Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиреності. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу духу нашого народу, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбат, нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. І допоможи нам знайти примирення. Захисти найменш захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі народи наші. Навчи нас не провадити свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми нашу молитву за Україну, за мир і спокій. Тобі, Марію, віддаємо всі інтенції, записані в Великій Księdze Apelowej за пośrednictwem Radia Jasna Góra. Prosimy o zdrowie dla Ryszarda Zgrodkowa, Wincencji Teresy i Mirosława Koniewskich w 40. rocznicę ślubu. Polecamy Elżbietę i Wiesława Pawlak w 50. rocznicę ślubu. Prosimy o uzdrowienie dla Piotra. Prosimy w 3. rocznicę ślubu Darii i Tomasza oraz za świętej pamięci Elżbietę Tyras. Wszystko to, co mamy w naszych sercach, Tobie oddajemy, Matko, raz jeszcze wołając o pokój na świecie, o pokój na Ukrainie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Obecnych wśród nas, księży biskupów, prosimy o pasterskie błogosławieństwo. W jednej z prefacji maryjnej znajdujemy słowa modlitwy, że Maryja cała poświęciła się dziełu swojego Syna. Tak jak wpatrując się w ten obraz widzimy, że ona wskazuje na Syna jako drogę. I tylko Chrystus mógł o sobie powiedzieć: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Poza Chrystusem nie ma prawdziwego Kościoła, który jest jeden, powszechny, święty i apostolski. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn
i Duch Święty. Amen.